tej strony Ewelina Rynkowicz. Mam czasami takie chwile, w których nie czuję się najlepiej. Nie mam ochoty wtedy spotykać się ze znajomymi. Mam ochotę siedzieć i słuchać smutnych piosenek i pogrążać się w tym smutku coraz bardziej. Kiedyś, żeby dowiedzieć się, co słychać u innych osób, trzeba było z nimi porozmawiać. Trzeba było wyjść z domu, iść na jakiś ryneczek, na jakiś targ i po prostu porozmawiać i posłuchać, co dzieje się u innych osób. W sensie takie ploteczki. W XXI wieku ten ryneczek, na którym ludzie spotykali się, aby poplotkować, przeniósł się do internetu. I są nim wszystkie media społecznościowe. No i co ci mogę, mordo, powiedzieć? Na Instagramie wszystko się wszystkim po prostu udaje. Wszyscy mają kolorowe życie, wszyscy mają pieniądze. I generalnie życie jest takie proste. Wśród tych wszystkich ludzi jesteś ty, który nie czujesz się do końca okej. Masz do tego prawo. Masz prawo, aby czuć się źle. Ludzie mówią, że są dobre emocje i są złe emocje. No i tak nie do końca. Nie ma czegoś takiego jak dobre i złe emocje. Emocje są podpowiedzią w twoim życiu. Jak wszystko dookoła ci się wali w życiu, to nie musisz udawać szczęśliwego. Możesz być smutny. To też jest emocja i to nie jest jakaś niepoprawność w życiu. I masz też prawo nie chcieć o tym mówić. Ja też tak mam. Czasami siedzę, nawet do końca sama nie wiem, co jest nie tak w moim życiu, bo wydaje się, że wszystko jest okej. Ale czasami mam taki dzień, w którym wstaję i nie chce mi się funkcjonować. Nie, że od razu chce mi się umrzeć, albo jakieś skrajne tego typu rzeczy. Po prostu chciałabym się wyłączyć, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Tak, dokładnie tak bym chciała czasami zrobić. I wiem, że każdy z nas ma takie chwile. Jest rzeczą naturalną i ludzką czasami popłakać. Wiem, że wiele osób mówi, ej, uśmiechnij się. I to jest fajne. Fajnie jest się uśmiechać, ale fajnie jest się uśmiechać w momencie, w którym chcesz to robić. Do czego chcę przejść? Co jest ważne? Odkładane problemy się nie rozwiązują. Jeśli zły nastrój utrzymuje ci się dłużej, to może warto poszukać jakiejś pomocy. Cieszę się, że psychologia to jest tak popularna dziedzina teraz, bo to pokazuje, ile osób potrzebuje pomocy. I przestańmy robić z tego takie tabu. Że ej, no czuję się gorzej, ale co z tego? Jak boli cię serce, to idziesz do kardiologa, jak boli cię ząb, to idziesz do dentysty. Bo co, bo prawdą jest tylko to, co możemy zobaczyć, to, co możemy dotknąć? A co robisz w momencie, kiedy czujesz się źle? Kiedy jest ci smutno? Kiedy przez dłuższy czas utrzymuje się u ciebie zły nastrój? Mówisz o tym komuś? Czy zostawiasz wszystko w sobie? Warto jest czasami podzielić się swoimi problemami z innymi. I trzeba rozłożyć to, co nadaje się na autoterapię, z czym jesteś sobie w stanie poradzić samemu. I są też rzeczy, które musisz powiedzieć komuś innemu. W twoim życiu są osoby, które już coś przeżyły. Są to rodzice, są to nauczyciele, opiekunowie, przyjaciele. I oni będą wiedzieli, jak ci w tym wszystkim pomóc. I są też problemy, do których podejść mogą tylko specjaliści. To jest trochę tak jak właśnie z bólem zęba. Możesz go wyrwać samemu, nie ma z tym żadnego problemu. Możesz to zrobić, spróbować, ale niekoniecznie dobrze będzie się to goiło. Niekoniecznie dobrze to będzie wyrwane. I możesz iść do dentysty. I on tego zęba wyrwie dobrze. No, najprawdopodobniej. I najprawdopodobniej będzie się to dobrze goiło. Bo będziesz wiedział, co z tym wyrwanym zębem później robić. I tak samo z rzeczami, które ci się w życiu nie udają, które nadają się na jakąś terapię. Mi też czasami się nie chce mówić o rzeczach, które siedzą w środku. Czasami przed samą sobą ciężko mi przyznać, że coś jest nie tak. Korzystajmy z tego, że jest nas tyle na tym świecie. Wyciągajmy do siebie pomocną dłoń i mówmy sobie o swoich problemach. No, boli mnie noga. No to idź do specjalisty. No, boli mnie serce. To idź do specjalisty. No, czuję się przez tydzień gorzej. Nie udawaj, inni mają gorzej. Ci ludzie też od czegoś są. I to jest super ważna dziedzina i to jest super ważny obszar twojego życia, który też powinieneś skanować. Warto jest dzielić się swoim życiem z osobami kompetentnymi. Czy to właśnie będzie przyjaciel, któremu powiesz o swoich problemach, czy to będzie rodzic, czy po prostu psycholog, psychoterapeuta. A nawet jeśli trzeba, to psychiatra. Why not? Moim zdaniem warto dbać o każdy obszar. Nie tylko o to, co widoczne. Możemy się tak umówić, że jeśli będzie gorzej, to po prostu o tym komuś powiesz i że nie będziesz wymyślać dla siebie rad jako dobry psychoterapeuta. Jesteś dobrym terapeutą dla siebie, ale psychoterapeuci też korzystają z pomocy innych psychoterapeutów. Cieszę się, mordy, że jesteście tacy silni, tacy wytrzymali i jesteście osobami, które kiedyś zmienią nasz świat. Serio. Jesteście mądrymi gówniarzami i wierzę, że to, co się teraz dzieje i że to wszystko wytrzymujecie i że sobie dajecie radę, to jest serio fajne. Mądrą młodzież mamy w Polsce. Ja jako stara ciocia tak mówię, ale serio, jestem z was ultra dumna i cieszę się, że jesteście tak dojrzali emocjonalnie, ale naprawdę, jeśli macie jakieś problemy, to warto je skonsultować też z innymi osobami. Także umówmy się tak, stoi, musicie teraz mi podać rękę. I siemanko, i bardzo fajnie. Fajnie, że doszliśmy do jakiegoś wniosku dobrego. I tyle. Dzięki wam za uwagę. Ewelina Rynkowicz. Promuję psychologię, bo mi kazali. Nie żartuję, nikt mi nie kazał. Ale psychologowie to bardzo mądrzy ludzie. Polecam, pozdrawiam i życzę sukcesów. Elo!